miłość do ojczyzny i szacunek dla jej obrońców, dziewickich i ciemnych, gromadzi nas dziś w naszej świątyni garnizonowej na wspólnej modlitwie. Witam serdecznie biskupa polowego Wojska Polskiego, generała brygady doktora Józefa Kustka wraz z księżmi kapelanami. Witam ostatniego żyjącego ci posiebnego spadochroniarza Armii Krajowej, pana kapitana Aleksandra Tarnawskiego. Witam rodziny Gliwickich Cichociemnych z panią Martą Święcicką na czele. Witam podsekretarza stanu pana Bartłomieja Krawskiego. Witam dyrektora generalnego MON pana Bogdana Ściputa. Witam wojewodę Przymorskiego pana Jarosława Wieczorka. Witam parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Wojsko Polskie i służby mundurowe na czele z dowódcą garnizonu panem pułkownikiem Mirosławem Molikiem. Gliwicki Klub Gazety Polskiej w związku z Rokiem Cichociemnych już pół roku temu zorganizował spotkanie z rodzinami cichociemnych. Mieliśmy spotkanie z młodzieżą, było dużo, ponad 300 uczniów szkół średnich i gimnazjów. I wtedy padła inicjatywa pułkownika Mirosława Molika, dowódcy garnizonu, a może by im wybudować pomnik. No i podchwyciłam, no ja wiadomo z przyjemnością, ponieważ jednym z nich jest mój ojciec, Antoni Szychiewicz, pseudonim Przerwa. I tak się zaczęło. I 3 miesiące staraliśmy się w jakiś sposób to zorganizować. Wielkie, wielkie podziękowanie dla fundatora tego pomnika, pana Janusza Wójcika z Kamieniołomów, Strzegą, dla pani Ewy Pokorskiej, no i Fundacji Szturman, która zresztą pomaga nam przy ćwiczeniach, przy szkoleniach naszego Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, który powstał w Gliwicach. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę na cichociemnych. Chcemy upamiętnić to, że byli zdecydowani życie dać. I to życie dawali. Chcemy odsłonić obelisk, który będzie przypominał o ich heroizmie. Już teraz dziękuję inicjatorom i wykonawcom tego znaku, który będzie przypominał o związanych z Gliwicami polskich żołnierzach, szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Około 2,5 tysiąca polskich żołnierzy podjęło takie szkolenie, zgłaszając się dobrowolnie do służby w roli cichociemnej. Zdecydowali na wszystko, na to, by życie dać. Właśnie mija w tym roku 75 lat od pierwszego zrzutu cichociemnych na teren okupowanej Polski. Bracia i siostry, przypomniane zostały życiorysy 5 cichociemnych związanych z tą ziemią. A jeden z tych bohaterów jest pośród nas, którego to dzisiaj chcemy otoczyć szczególną miłością, modlitwą i wdzięcznością. Bracia i siostry, Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie. Jako chrześcijanie nie możemy ograniczyć się jedynie do podziwiania naszych świętych i bohaterów narodowych. Trzeba ich naśladować. Nie wystarczy tak zwany minimalny patriotyzm, ale potrzebne jest to wewnętrzne przygotowanie. Gdy zajdzie taka potrzeba, każdy żołnierz wykona słowa żołnierskiej przysięgi do końca, przelewając krew i oddając życie.
życia powinny być nam obce. Nie może nas zauroczyć tekst polskiej wokalistki, która tak śpiewa. Tekst niepokojący. Gdyby była wojna, nie oddałabym ci Polsko ani jednej kropli krwi. Sorry, Polsko, wybacz. Płacę abonament i za bilet płacę. Chodzę na wybory, nie jeżdżę na gapę. Tylko mi nie każ umierać. Nie każ walczyć. Nie każ ginąć. Nie chciej Polsko mojej krwi. Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater. Bracie i siostry, tekst, który daje do myślenia, tekst, który jest zaprzeczeniem wojskowej przysięgi i tej wielowiekowej naszej tradycji, że na ołtarzu wolności, na ołtarzu ojczyzny przelewa się krew i składa się swoje życie. Owszem, naszym pragnieniem jest, powtarzając za Norwidem, aby uniepotrzebniało się męczeństwo. Pragniemy pokoju, pragniemy życia i to życia dostatniego w naszej umiłowanej ojczyźnie. Ale nie za wszelką cenę. Kiedy ojczyzna znajdzie się w niebezpieczeństwie, powinniśmy do końca wypełnić nasze zobowiązania, jakie nakłada na każdą i każdego z nas miłość ojczyzny. Niech więc dzisiejsza modlitwa, niech wspomnienie cicho ciemne będzie wezwaniem do brania odpowiedzialności za powierzonych nam ludzi, sprawy, a nade wszystko bezpieczeństwo i wolność naszej ojczyzny. Módlmy się za cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, za elitę wykonującą najtrudniejsze zadania w walce z okupantem, za poległych w walce, zamęczonych w więzieniach niemieckich i sowieckich, fałszywie oskarżanych, za niezłomnych aż do śmierci i za tych, którzy nie wytrzymali katuszy. Panie, pokaż im swoje miłosierdzie i dopuść do oglądania Twojej światłości. Ciebie prosimy. Pragnę jeszcze wypowiedzieć z tego miejsca dwa nazwiska. Pana kapitana Tarnawskiego i pana pułkownika Nowika. Cichociemny bohater i ten, który włożył wielkie starania, aby bohaterzy byli upamiętnieni tu, przy naszym kościele garnizonowym w Gliwicach. Chciałem panom nadać medal błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. On też życie dał. To jest symbol, to jest wyraz wdzięczności za pokolenia, które walczyło i dla pokolenia, które pamięta. I to pamięta z wdzięcznością. To jest nie tylko istotne dla Śląska. Ja wielokrotnie mówiłem, że bardzo istotny jest sygnał wysyłany przez kraj, przez naród, że potrafi czcić swoich bohaterów, a przede wszystkim, że posiada bohaterów, ludzi odważnych, bo to jest część potencjału obronnego kraju. Jeżeli Polska będzie posiadała ludzi, którzy będą gotowi oddawać życie za swój kraj, to też w dużo mniejszym stopniu grozi nam napaść. Jestem niezmiernie zaszczycony obecnością na dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pomnika Gliwickich Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej tak wielu znakomitych gości. W sposób szczególny witam podsekretarza stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Bartłomieja Grabskiego wraz z delegacją ministerstwa. Obecność pana ministra na dzisiejszej uroczystości to zaszczyt dla garnizonu Gliwice.
przywołuję cichociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej, elitę Polski walczącej, którzy poświęcili życie i zdrowie za wolną i niepodległą ojczyznę, a po chwalebnym wykonaniu obowiązków żołnierskich pracowali dla niej tu, na Śląsku, w Gliwicach. Wołam oficerów polskich sił zbrojnych, instruktorów dywersji, łączności, działań partyzanckich, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, łagrów NKWD, prześladowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, a wśród nich Edwarda Kiwera, Bolesława Polończyka, Leszka Ratajczyka, Bolesława Wolniaka, Antoniego Żychiewicza. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Kwiaty składają Gliwicki Klub Gazety Polskiej wraz z redaktorem naczelnym Tomaszem Sakiewiczem. Śląsk to specyficzna część Polski i tu zdarzało się, że w powstaniach śląskich brat walczył przeciwko bratu. I w innych częściach Polski ten region nie do końca jest znany i bym powiedział, to są trudne losy Ślązaków i chyba też czas zacząć o tym mówić, a ta okazja tutaj bohaterskich cichociemnych, myślę, może być takim punktem wyjścia. Tu salwy honorowe! Trzeba ładu salwą! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą!